Z mojej perspektywy jest tak, że zawsze może być lepiej i na pewno do końca nie zrealizowałem tego, co miałem zrealizować, no, ale najważniejsze, myślę, że efekt końcowy, a to czy było dobrze, czy nie, to niech inni oceniają. A czego się spodziewałeś po przeciwniku? Bo zupełnie z innego gruntu, z innego sportu jest znany. Znaczy nie, no, słuchajcie, ja wiedziałem, że jest charakterny, że pokaże charakter i tego się spodziewałem. No. Po prostu ja nie wszedłem dobrze w walkę. No i tyle. No. Nie jestem do końca zadowolony ze swojej walki, ale tak jak się powtarzam po raz kolejny, grunt, że jest winner w pierwszej rundzie, tak jak miało być. No właśnie, jesteś już troszeczkę innym zawodnikiem niż kiedy widzieliśmy się w Płocku, tak? Znaczy, czy innym? Myślę, że trochę spokojniejszym i trochę zaczynającym dopiero myśleć w ringu. No i jeszcze, ale jeszcze na pewno trzeba dużo czasu poświęcić na treningi. Nie spinam się, wiem, że jestem dopiero raczkującym zawodnikiem. Właśnie, to teraz półka zawodników, którzy czekają na ciebie, z którymi chciałby się zmierzyć, to? Słuchajcie, no to nie ode mnie zależy, tak? Ja wezmę tego, kogo przygotują mi, znaczy zaproponują mi Martin i Maciek, ale bym chciał kogoś za granicę, żeby poczuć ten patriotyzm na hali, tak jak dzisiaj koledzy bliżej, czy Róża, czy Janek. Słychać było ten doping, czy Anzor, słychać było ten doping, że wszyscy są za Polakiem i właśnie to chciałbym poczuć. Myślisz, że to już czas taki, żeby właśnie zmierzyć się z kimś spoza granicy? No pewnie, że tak, dlaczego nie? Pewnie. Trzeba dobrze potrenować, przepracować dobrze przygotowania do walki i jest dużo zawodników, którzy mają rekordy po 5-6 walk. Więcej ode mnie, także jestem gotowy na dalsze wyzwania. Challenge accepted.